w Kobieta Cafe o kobietach, które wychodzą za mąż i chcą zaraz wracać do mamy. Jeśli się jest w nowym miejscu, w nowym mieszkaniu, w nowej sytuacji i z facetem, który jest tak samo zaskoczony tą sytuacją jak my. Chcę takiej kobiety, która mu gotuje, posprząta, wyprasuje czy coś, a ja absolutnie buntuję się od tego. A teraz jest wieczorem, ale jestem zmęczony, zrób mi kolację, chodźmy spać, a napijesz się herbaty? No napiję się. I właściwie tak się ten wieczór kończy najczęściej. Spotkamy się z Jarosławem Bugałą. Między seksem a kochaniem się jest zasadnicza różnica. To jest jak między polowaniem a świniobiciem, za przeproszeniem. A na koniec porozmawiamy o tarczycy i zdradzimy, jak walczyć z trądzikiem w każdym wieku. To jest gruczoł, który jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o zajście w ciążę, planowanie macierzyństwa, a potem samą ciążę. No alkohol to w drinku, pasuje, a tak to nie. Świeżo uwite gniazdko młodego małżeństwa idealnie wygląda niestety tylko w reklamach i katalogach firm produkujących meble. Rzeczywistość bywa mniej sielankowa. Młodzi na swoim kłócą się o byle drobiazg, on ucieka z kumplami na piwo, a ona chce do mamy. No i dziewczyny, pytanie numer jeden. Czy takiej sytuacji da się w ogóle uniknąć? Monika. Żeby było ciężko po ślubie, czy żeby ładnie wyglądać tylko w reklamie? Żeby ładnie wyglądać po ślubie, tak jak to, wiesz, sobie wyobrażamy. Czy można uniknąć sytuacji, w której młodzi pobierają się, są już razem i nagle okazuje się... jednak nie jest tak fajnie, jak miało być. Znaczy, nie wiadomo, jak ma być. Wystarczy nie wychodzić za mąż. No właśnie, nie wiadomo, jak ma być, bo jeśli ktoś ma jakiś taki genialny plan... I to zwykle kobiety są dobre w robieniu planów i im się wydaje, że to będzie dokładnie tak i układają sobie ten domek dla lalek i później to się nie sprawdza, no to to jest ich własna wina. A żeby sobie tych planów nie tworzyć, nie rozśmieszać Pana Boga tymi planami, to trzeba mieć troszkę takiego życiowego doświadczenia, w sensie niestety doświadczenia życiowych porażek. Które jest bardzo bogate, gdy mamy na przykład lat 21 i wychodzimy za mąż. No właśnie, chciałam powiedzieć, że znam kilka małżeństw, które się zeszły w wieku lat 21 i 30 lat później dalej się kochają, także to nie jest niemożliwe. Statystyki są takie. Najwięcej małżeństw rozpada się, zanim upłyną 4 lata od ich zawarcia. Oraz stwierdzono zupełnie nową jednostkę chorobową, którą jest depresja postweselna. Słyszałyście o tym? Tak, tak jak depresja, ten tak zwany baby blues, tak, kiedy mamy depresję poporodową. Tak teraz no, już psychiatrzy określili, nazwali to, istnieje depresja postweselna. Pewnie amerykańscy psychiatrzy, bo oni potrafią wszystko zdefiniować. Ale wiecie, co, ja znam takie przypadki. Ostatnio się żenił, 3 tygodnie temu. Podróż poślubna, świetnie się czują ludzie, z tym, że no, znali się młodzi. Chyba 3 lata już chodzili ze sobą. Także to też jest ważne, żeby zamieszkać pod jednym dachem. A ile ma lat twój brat? 28. No to też jest 28. Fajny wiek, prawda? To jest to fajny już wiek. Można dostać kopa to już od można, życia ze 2 razy. Ale wiecie, jak jest w małych miastach i na wsi? Mhm. Młodzi przechodzą bezpośrednio spod skrzydeł rodziców w małżeństwo. Joanna, co ty o tym myślisz? Znaczy, ja w ogóle nie jestem dobrym przykładem, bo ja po pierwsze zdecydowałam się na małżeństwo po tygodniu znajomości, a po drugie wyszłam za mąż w bardzo podeszłym wieku, kiedy już sobie uwiłam gniazdko z moim kotem i postanowiłam zostać do końca życia starą panną, albowiem chyba nie narodził się taki, za którego będę chciała wyjść. A ile miałaś lat? I wtedy to właśnie 35. I wtedy staruszka. Tak, i wtedy właśnie no, wszystkie prawie moje przyjaciółki już w tym momencie były obarczone mężami i dziećmi, więc no ja w tym sensie mówię, podeszły wiek 35, to jednak jest dość późno, prawda? No i chwalić Boga, małżeństwo trwa i jest nam bardzo dobrze razem, natomiast oczywiście podjęliśmy tę decyzję po tygodniu znajomości, więc nie była to decyzja bardzo poważna. Dojrzała, tak, i przemyślana. Postąpiliśmy niesłychanie lekkomyślnie, no ale jak widać tutaj nie ma reguł. Czy to jest dobry pomysł w ogóle? Przejść bezpośrednio spod skrzydeł rodziców w życie małżeńskie. Nie, Paulina, to jest bardzo zły pomysł, tylko po prostu nie da się powiedzieć. Pamiętam, jak wychodziłam za mąż po raz pierwszy i pamiętam, że moja mama nie była zachwycona tą perspektywą. Czy my wtedy słuchamy mamusi i tatusia, co mówią, dziecko, ty się zastanów, czy na pewno? Nie ma takich szans. Żyjemy w wolnym kraju, każdy ma prawo popełnić błąd. Nawet taki poważny, jak nieudane małżeństwo. Na szczęście jest już tak, że można sobie powiedzieć, wiesz co,
Sorry, nie wyszło. Wychodzenie za mąż jako ucieczka spod kurateli rodziców jest fatalnym pomysłem, bo najpierw trzeba zająć się sobą i spróbować żyć na własne konto i wtedy będzie się miało świadomość swoich potrzeb i będzie można ułożyć sobie relacje z partnerem. W momencie, kiedy uciekamy spod kurateli rodziców pod skrzydła męża, w przypadku na przykład młodej kobiety niewykształconej, która nie ma szans na dobrą pracę, zaczną się problemy finansowe, zaczną się problemy mieszkaniowe i to małżeństwo najczęściej nie przetrwa. I na przykład czasami małe dziecko i małe kobieta dziecko. Siedząca młoda z tym dzieckiem, to po prostu to trzeba oszaleć. To się nie da inaczej. Jeśli się jest w nowym miejscu, w nowym mieszkaniu, w nowej sytuacji i z facetem, który jest tak samo zaskoczony tą sytuacją jak my. No właśnie. Zróbmy tutaj maleńką pauzę i zobaczmy, kto w świecie gwiazd wyszedł za mąż i szybko wrócił. 55 godzin. Tyle trwało małżeństwo Britney Spears i Jasona Alexandra. Pobrali się błyskawicznie w Las Vegas, gdy tylko dostali dowody osobiste i błyskawicznie rozwiedli, gdy mama piosenkarki wpadła w szał i pogroziła młodej parze sztabem swych prawników. Kolejne małżeństwo Britney z Kevinem Federlinem skończyło się po 2 latach. Ona liczyła na prawdziwą miłość, on na sławę i pieniądze. Drew Barrymore wzięła ślub, mając zaledwie 19 lat. Młoda para zamieszkała razem dopiero po ślubie i dość szybko okazało się, że jednak za mało o sobie wiedzieli, by związek mógł przetrwać dłużej niż 2 miesiące. Byliśmy tacy młodzi, nie rozumieliśmy się, mówi dzisiaj Ania Przybylska, wspominając pierwszy ślub, który wzięła z tenisistą Dominikiem Zygrą. Pozew rozwodowy aktorka złożyła w sądzie już po roku małżeństwa. Ewa Minge miała 23 lata, gdy stanęła na ślubnym kobiercu. Moje wyobrażenie o małżeństwie mocno odbiegało od rzeczywistości, mówi dzisiaj. Z tego wynika, że komedie romantyczne powinny być dozwolone po 30.